Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie rozpoczynamy nowy cykl, lekcję szóstą zatytułowaną Zwycięstwo nad złymi mocami. Tekst pamięciowy. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Myśl przewodnia. W Chrystusie mamy zwycięstwo nad wszelkimi mocami, które nas uciskają. W niektórych częściach świata religia jest przede wszystkim źródłem mocy, która może być postrzegana jako pomoc w wychodzeniu naprzeciw wyzwaniom codziennego życia. Chrześcijańska wiara w zbawienie od grzechu jest jednak obca większości innych religii. W takich miejscach istnieje ryzyko, iż chrześcijaństwo będzie traktowane jedynie jako środek służący rozwiązywaniu doraźnych problemów codzienności. Choć chrześcijański styl życia niesie wiele praktycznych korzyści, musimy zawsze pamiętać, że najważniejszy w chrześcijaństwie jest jego ponadziemski aspekt. Chrześcijaństwo przede wszystkim wskazuje na pozamaterialny wymiar rzeczywistości. Oba wymiary są ważne i w obu ścierają się przeciwne siły. Jakżeż wdzięczni powinniśmy być Bogu za obietnicę zwycięstwa w obu tych wymiarach. Po raz kolejny podkreślamy, że ogólny wątek wielkiego boju między Chrystusem a szatanem musi stanowić tło naszego zrozumienia świata i naszego miejsca w nim jako chrześcijan. W tym konflikcie chrześcijaństwo nie pozostawia człowieka bezbronnego wobec przeciwnych mu sił. W Jezusie mamy obietnicę zwycięstwa nad tymi siłami. Część na niedzielę. Scena naszego zwycięstwa. Chrześcijanin nie miałby nadziei na zwycięstwo nad siłami zła, gdyby zwycięstwo to nie zostało zapewnione mu wcześniej. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o tym, że Chrystus przez swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie pokonał wszelkie siły zła i władze przeciwne Bogu. W bardzo realnym sensie zdemaskowanie i rozbrojanie tych władz nałożyło na nie ograniczenia. Fakt, iż te władze zostały pokonane, jest podstawą zwycięstwa chrześcijan. Przeczytaj list do Efezjan, pierwszy rozdział. Paweł modli się o to, by duchowy wzrok chrześcijan w Efezie wyostrzył się. Co Chrystus uczynił dla nas według apostoła? Jak powinniśmy rozumieć te słowa w kontekście wielkiego boju? Jakie obietnice dla nas są zawarte w tych wersetach? Jaka obietnice te mogą stać się rzeczywistością w naszym doświadczeniu? List do Efezjan, pierwszy rozdział, od wiersza 18 do 22. I oświecił oczy serca naszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził Go po prawicy swojej w niebie. Ponad wszelką nadziemską władzę i zwierznością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie można być wymieniane nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. Paweł modli się, by nowe i głębsze oświecenie stało się udziałem chrześcijan. Dzięki temu zostaną oni zupełnie napełnieni chrześcijańską nadzieją. Poznają swoje przywileje jako Boże dziedzice i z doświadczenia będą znać moc Najwyższego działającą dla nich
moc tak potężną jak ta, która wzbudziła Jezusa z martwych. Zwróć uwagę na wersety 20-22. Jak możemy przyjąć te obietnice i polegać na nich w naszych zmaganiach z siłami potężniejszymi od nas. 20-22. Jako okazał Chrystus się, gdy wzbudził go z martwych i posadził go po prawicy swojej, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. W wyniku śmierci i zmartwychwstania Chrystusa wszystko, w tym także władze i zwierzchności, jest Mu poddane. Tak więc możliwe jest, byśmy odnieśli zwycięstwo nad wszystkim, co uciska nas duchowo. Przeczytaj jeszcze raz wersety studiowane w dzisiejszej części lekcji, czego możemy się z nich nauczyć o zmaganiach, jakie toczysz obecnie. Pomyśl o tym, co jest napisane w tych wersetach na temat obietnic danych nam w Jezusie. Jak ta teologiczna prawda może stać się rzeczywistością w naszym życiu. Dziękuję bardzo.